Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. I słuchajcie, przybywam do Was w końcu. Czekajcie, tylko się trochę odsunę, bo jestem chyba za blisko. I przybywam tym razem do Was, słuchajcie, ze współpracą, nową współpracą dla mnie ze sklepem marką Kapshi. Myślę, że powinno Wam być znane. Mamy tutaj przekierowanie na www.kapshi.com. Life on the beach. Bardzo proszę, życie na plaży. Mogłam wybrać sobie kilka strojów. Mam nadzieję, że będę mogła Was jakoś tutaj zainspirować. Mam nadzieję, że będę mogła Wam pokazać, jak wyglądają materiały, jak wygląda wykonanie i tak dalej tych strojów. Jak na razie to tylko widzę tutaj kolory. Niezbyt poszalałam. Jeżeli tak patrzę teraz tutaj, ja już nie pamiętam za bardzo, jak nawet wyglądało to na stronie. Wszystkie linki oczywiście dostaniecie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że będę mogła Was czymś zainspirować, że coś Wam się spodoba. Wszystkie ceny, wszystko będzie pod spodem pod filmem. Ja wiem, że ten sklep istnieje, słuchajcie, w 100 bodajże chyba krajach na całym świecie. Jest to znana marka, znany sklep. Też nawet chyba jest właśnie bodajże aplikacja, którą możecie sobie ściągnąć właśnie też z tą marką, z tym sklepem. No zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawa. Jak wiecie, wcześniej ja miałam współpracę z Dress Lily i z nimi właśnie od nich miałam stroje kąpielowe. Pierwszy raz w tamtym roku, które wykorzystałam w tym roku, jak byłam tak, na wakacje. A te po prostu posłużą mi w przyszłym roku na wakacje, czyli po nowym roku. Mam nadzieję, że właśnie nam się tu spodobają, że mi się spodobają i że będę mogła je wykorzystać. A przede wszystkim jestem bardzo ciekawa rozmiarówki. To jest bardzo ważne. Widzę, że już tutaj były problemy chyba z krojami, że już znowu były moje obawy, ponieważ widzę, że wzięłam na pewno coś w rozmiarze L. Tu widzę rozmiar, tutaj też rozmiar L. Coś czuję, że tu brałam pod uwagę biust, czyli żeby jednak stanik był większy, a majtki LK, no trudno, nie jesteście w stanie wziąć sobie góry większej, a majtek mniejszych, ale gdybym wzięła właśnie góry M-ki, bałam się, że będą za małe. Także zdecydowanie wolę mieć troszeczkę większe. No mam nadzieję, że trafię z dołem. No z górą również. Chciałabym, żeby na pewno były one tak, że mogłabym nosić i górę, i dół. Także ja widzę, że wybrałam tutaj, sugerowałam się rozmiarem L. No dobrze, najpierw otworzymy sobie i Wam pokażę. Fajne opakowania, bardzo mi się podobają. Jakościowo widzę, że też bardzo ładnie wykonane. Kolory takie żywe, bardzo ładne. Wydaje mi się, że L-ka będzie na mnie dobra. Dobrze, że wzięłam L-ki. Pierwszy strój, jaki wybrałam, ale bardzo ładnie wykonane, muszę Wam powiedzieć. Super. Pięknie wyglądają. Taki bardzo ładny kolor, w ogóle nie tylko na lato. Wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo ładny. Taki właśnie egzotyczny, słuchajcie. Tutaj mamy takie, zobaczcie, meteczki. Ja zawsze obcinam metki, nie wiem jak Wy. Kapshi, jest palma, jest jak prać. Shell i jest lining. 90 poliester, 10 spandex, a shell jest 80 hinion, nie wiem co to znaczy, hinlon i 20 spandex. Cokolwiek to znaczy. Tutaj mamy dołączone takie meteczki. Tu jest nasz rozmiar. Tutaj ściągnij aplikację w App Store lub Google Play. Kapshi.com, down low mamy aplikację, także fajna sprawa. Wszystko w kierunku nowoczesności. Majteczki wyglądają tak i pewnie domyślacie się, że nie będę robić Wam try on haul, jeżeli chodzi o dół. Nie mam tutaj nawet takowych warunków za bardzo. Dół sobie zostawimy. Na pewno zobaczycie u mnie to gdzieś tam podczas wakacji, ale na pewno pokażę Wam góry. Góry postaram się Wam popokazywać. No, musicie mi wybaczyć. Aż tak odważną to osobą nie jestem, żeby tutaj paradować, słuchajcie, w gaciach przed ekranem, w warunkach takich domowych. Na plaży, na basenie jak najbardziej tak, ale nie tak o. Staniczek do tego dołu wygląda tak. Wydaje mi się, że powinien być chyba dobry. Bardzo mięciutki materiał, bardzo fajnie naprawdę wykonany. Bardzo ładnie. Tutaj mamy poduszeczki, które powinno się wyciągać, czy się ich nie wyciąga, zaraz Wam powiem. Tu jest taka poduszeczka, takie kółeczko. Tak, można tutaj wyciągać. Także do wyciągnięcia, więc jak ktoś nie lubi, można wyciągnąć. No jednak przy większym biuście jest to ładnie tak podkreśla, że tak powiem, mniejszy czy większy biust, ale zawsze te poduszeczki jakoś tak ładnie usztywniają. Także to jest strój numer jeden, który wybrałam. Jak na razie mi się podoba. Następny strój jest w kolorze takim, słuchajcie, bordowym.
Okej, ciemny kolor. W ogóle widzę, że jest przewaga ciemnych kolorów. Nie pamiętam, czym się sugerowałam i dlaczego takie, a nie inne. Chyba o kroje chodziło, mi się wydaje. Krój mi się już tu podoba. Wydaje mi się, że powinna być dobrze osadzona miska, że powinien być dobry ten, bo powinien być dobry rozmiar. Bardzo mi się podobają już plecy. Tak to wygląda. To jest taki bordo, taki buraczkowy kolor i bardzo mi się podobają plecy, gdyż są one takie nieco sportowe. Więc można to nosić sobie jako po prostu fajny topik. Ta góra, widzę, nie jest nigdzie zapinana, jest po prostu przez głowę, tak jak właśnie sportowy stanik. Bardzo mi się podoba póki co, zobaczymy. Również ma taką usztywnianą tutaj troszeczkę poduszeczkę. Mnie właśnie kończy się powoli bateria, więc zaraz mi pewnie rozładuje, ale pokazuję Wam. Tak to wygląda. I jeżeli chodzi o dół, staram się nie wybierać stringów żadnych, bo ja nie mam takiej odwagi, nie noszę stringów. Majteczki zwykła, klasyczna, prosta, ale tak jak mówię, ja tutaj wybrałam rozmiar L również. Także te wszystkie linki, wszystko będziecie mieli w opisie pod filmem. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej. Jak na razie to był strój numer 2. Dalej, strój numer 3, bardzo fajny kolor i w takim kolorze miałam już strój z tamtego roku. Tak wyglądają majtki, są bardzo podobne do tych, które mam. Jest to materiał taki prążkowany, jak widzicie, w takie wypustki. Z tyłu normalne majteczki, rozmiar wybrałam tu akurat L. Nie ma na tej, nie ma naklejki, ale to jest rozmiar również L. Gatki chowam, pokażę Wam już górę, bo tak jak mówię, góry będę Wam przymierzać, dołów nie. Góra, sprawdźmy tak na oko. Ojojoj, niby widzicie i tu w tym stroju niby to jest L-ka. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie ładnie trzymała biust. Podoba mi się znowu ta opcja, że stanik jest sportowy. Pod biustem będzie ok, zobaczymy tutaj, czy ładnie biust się tutaj zmieści, bo powiem Wam szczerze, że ta góra wygląda trochę jak M-ka. Nie wygląda ona mi na L-kę. Tutaj jak widzimy jest niezbyt dużo miejsca na ten biust, na tą pierś. Ale zobaczymy, przymierzę i rozwijemy wszelkie wątpliwości, więc tak to by wyglądało. Taka sportowa, bym powiedziała, wersja. Myślę, że nawet fajny do ćwiczeń. Także to jest strój numer 3. Strój numer 4, czyli przedostatni. Widzę, że jest w kolorze czarnym. Rozmiar, jaki wybrałam, to L. Dół jest, już Wam pokazuję, aha, taki, sama sobie przypominam, słuchajcie, taki u góry tutaj z falbanką, zakończony jest falbanką, fajny materiał, bardzo, bardzo ładny materiał, muszę Wam powiedzieć, bardzo ładne materiały, nie wiem, czy to widać, tutaj jest też taka falbaneczka przez środek, tutaj idzie, przez pas, także to jest to, majtki chowam, bo tak jak mówię, no na razie w majtkach Wam nie będę paradować, góra jest też sportowa, widzę, że poleciałam w sportowe wersje. Góra jest taka prosta, zwykła, ale już z tyłu jest zapinana, tak ona wygląda, można to nosić również jako top, co ja bardzo lubię, ale można też zdjąć te, w sensie ramionczka opuścić, bo nie są odpinane, można je opuścić i nosić po prostu jako topik, wiecie, o co chodzi. I z tyłu jest zapinane na takie zapięcie. Także też przymierzymy i zobaczymy. I strój ostatni, tak, ostatni. W kolorze granatów, niebieski taki, ciemny niebieski, ładny już widzę, no i znowu dół jest taki, widzę, że z tyłu ma takie marszczenie, może to ładnie wyglądać na pupie, nie wiem, zobaczymy, ale widzę już jedno, że dobrze, że wzięłam L-ki, w M-ki mogłabym absolutnie nie wejść, myślę, że i w staniku, i w dole. Dobra, no i góra. Wygląda tak. Tu już widzę, że jest bardzo szeroko pod biustem, ale może tu można związać sobie. Tu powinno móc... Tak, tu powinno być ok, jeżeli chodzi o te wiązanie. Zaraz Wam pokażę. Można je sobie tutaj zwęzić jak najbardziej się da, żeby było bardzo blisko siebie, bo widzę, że jest dość szeroko pod biustem. Ja teraz zwężyłam. No, także tak. Zobaczymy też, jak to wypadnie, bo widzę, że dziwnie wygląda. Zobaczcie, gdzie jest góra, a gdzie jest dół. Tutaj powiedzmy, że nam się kończy. O, i niby teraz jest prosto, ale zobaczymy, mam wrażenie, że ten tył pójdzie tak do góry przy większym biuście. Zobaczymy, przymierzymy, pokażę Wam się, tylko podładuję telefon i nagramy sobie drugą część, w której zrobimy sobie try on haul. Czyli pierwsza część to będzie open box, otwieraliśmy, pokazywałam Wam, jak to wygląda, a w drugiej części zrobimy sobie try on haul i tam już
Zademonstruję Wam każdy z tych strojów, każdą górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawiajcie mi w komentarzach pod filmem. To będzie bardzo króciutki filmik, ale takie ze współpracami chciałabym, żeby króciutkie, żeby nie były męczące i nie każdy ma ochotę w nie wejść, więc dlatego też będą takie krótkie, bo są skupione tylko i wyłącznie na tych materiałach ze współpracy. Także chwilowo się z Wami żegnam i zapraszam Was serdecznie do Try On Haulu, czyli do następnej części tego filmiku, w której zademonstruję wszystkie staniki, czyli wszystkie stroje bez dołów. No ale dół to wszystkie mają jednakowo majtki, więc tutaj chyba raczej nie muszę paradować. Raczej powinny być dobre, wydaje mi się, że będą dobre, ale ważna jest góra. Ważne jest jednak dopasowanie stanika do biustu. Ja, jeśli chodzi o mój rozmiar, to mam 34, 36, to tak zależy, bo zależy od firmy, marki, sklepu, raczej D. 34D to jest taki mój rozmiar, czasami 34DD, czasami 34C. Naprawdę to jest wszystko zależne od krojów, jakie ma bielizna. Więc zobaczymy, jak to wypadnie w tym przypadku. Cieszę się, że zawyżyłam rozmiarówkę, że nie brałam normalnie, klasycznie M-ki, tak jak normalnie, teoretycznie powinnam chyba raczej w taki wchodzić, no ale wzięłam L-kę. Także znacie mój rozmiar biustu, więc wiecie, jak się później ewentualnie kierować, jakim rozmiarem. Także ja się z Wami żegnam. Ej, odzywam się i zapraszam Was, zachęcam do obejrzenia Try On Haulu ze sklepu, z firmy Capsi. No i wszystkie linki oczywiście dostaniecie w opisie pod filmem. Pozdrawiam gorąco, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia w następnej części. Buziaki, bajo!